Cześć, witajcie na kanale Jezbranie. Po raz kolejny dzisiaj, jak widzicie, za mną rzeka, za mną kupa gratu, więc powoli się rozkładam. I jak widzicie, przede mną nowy zestaw, który sobie kupiłem. Mówiłem o nim już w dziale społeczność, ale jeszcze Wam tutaj powiem. Jest to kołowrotek Okuma Aria 3000 i wędka Dam Base X od 1 do 15 gramów. Długość 3,60, jest to wędka odległościowa, czyli maczówka. Dlaczego taka wędka? Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że na papierze odpowiada moim wymaganiom, zarówno na tą rzekę, jak i takie mniejsze rzeki, czyli długość i przede wszystkim ciężar wyrzutu. Od 1 do 15 gramów to dla mnie jest bardzo dobra opcja. A druga sprawa, nie ukrywam, cena, ponieważ ta wędka kosztuje około 120 zł. Do tego kołowrotek nie przekraczający 90 zł. Dlaczego taki tani zestaw? Ze względu na to, że u mnie spławik to jest takie dopełnienie wędkowania. Ja głównie łowię na spinning, więc tych wypadów na spławiczek jest mniej. Jednak są i chciałbym mieć taki zestawik, powiedzmy, w miarę cena-jakość. Tutaj udało mi się cały zestaw złożyć za około chyba 220 czy 230 zł. Nie jest to reklama, od razu mówię. Nie mogę nic jeszcze o tej wędce powiedzieć, oprócz takich czysto papierowych, technicznych rzeczy. Ze względu na to, że jeszcze nie łowiłem. Tak więc nie wiem, co to za wędka jeszcze do końca na papierze mi odpowiadała, więc sobie taką sprawiłem. A dzisiaj zobaczymy, czy mile mnie zaskoczy, czy też nie. Tak więc trzymajcie kciuki. Ja składam sprzęt i widzimy się zaraz tam z tyłu. Hej, hej. Dobra, w międzyczasie jeszcze spotkałem wędkarza, pogadałem sobie i umieszałem sobie zanętę. Zanęta na rzekę, trochę robaków białych, czerwonych, takich kolorowych. Rzucimy sobie parę kulek i zobaczymy, co z tego będzie. Na pograniczu prądu, nie za daleko. Dobra. Resztę zanęty na później. Założymy chyba białego. Na razie mam jeszcze czerwone. Dwa białe. Niech sobie zanęta popracuje troszkę. Ja sobie założę dwa białe i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli nic nie będzie, zobaczymy na czerwone. Bo mam. I lecimy. Jak to mówią, albo ja mówię, pierwsze śliwki, robaczywki i pierwszy rzut. Nową wędką. Zwiększymy troszkę grunt, bo tu jest głębiej na pewno. Bo stan wody dzisiaj jest dosyć wysoki, znaczy dosyć wysoki, podwyższony. Nie jest taki jak zwykle, więc... A ja sobie w tą wodę tu wejdę, bo mam gumiaki. To czemu nie? O, będzie mi wygodniej. I jedziemy. Przy okazji chłodno w nogi. No, coś mamy. No fajnie ta wędka pracuje przy małej rybce. Fajnie się ugina. No, zaczynamy skromniutko, ale jednak jakoś zaczynamy. Ale coś się będzie działo dzisiaj i fajnie ta wędka, muszę przyznać,
Już na małych rybkach pracuję, ponieważ ona jest wykonana z włókna szklanego. Jest mięciutka u góry. Więc spoko. Fajnie się zapowiada, a może tak. No. A coś większego. Coś większego. Coś podeszło. Super. No i ładnie. Krąpik. Proszę. Uciekaj. Super. Dziękuję za wizytę. Pasuje robaka wymienić i sobie oczywiście tych robaków tu nie wziąłem od razu, więc trzeba iść, ale fajnie. Parę rybek cypniętych, więc jedziemy dalej. A możemy jeszcze wrzucić jedną kulkę. W razie czego mam jeszcze zanętę na płocie, więc możemy wrzucić, bo zanęty jest na tyle. Lubię przepływankę. Spokój, cisza. Fajna sprawa. O, coś mamy. Bardzo dużo klenia i to widać tam z tamtego mostu przede wszystkim, że w wodzie jest bardzo dużo małego klenia. A tutaj mamy jakąś dziabonga. Uciekaj. Kołowrotek też fajnie nawija, muszę przyznać, jak za tą kasę. Ale widzę, że tak, troszeczkę ciężko kręci. No to to jest efekt jednego łożyska tylko w tym kołowrotku. Pewnie. Tak więc troszeczkę tak czuć ten opór na kręceniu, ale to nie ma tragedii, można się do tego przyzwyczaić. Jak za tą kasę, no to wiadomo, że nie będzie cudów, ale jednak praca jest poprawna. A jeśli chodzi o hamulec, no to jest precyzyjny. Tu muszę przyznać, że za tą kasę ten hamulec jest spoko. Jedyny minus, który zauważyłem teraz, to jest... Już wam pokazuję. O, widzicie? To miejsce. Tam jest śrubka i tam jest nawalone dużo smaru. Już mi się troszkę piasku dostało i to chrzęści, więc to trzeba by było czymś zabezpieczyć, jakimś kapselkiem albo czymś. Fajnie by to było rozwiązane, jeżeli by to było zabezpieczone, bo w tej chwili to naprawdę, jak się tam nawali piasku, a to jest chwila i już ten piasek tam jest, no to będzie chrzęścić, trzeba będzie to czyścić ewentualnie. Jeszcze wyczyszczę to z dodatku tego smaru i może to coś pomoże, ten piasek się nie będzie tam tak kleił. Więc, ale to w domu już zrobię. Ale tak, to aluminiowa szpula w kołowrotku za 80 zł, więc to też tak fajnie, plusik. Nie jest to reklama, są to moje wrażenia po prostu z używania tego sprzętu około 20 minut. Tak naprawdę. Nie jest to sprzęt za kupę siana, więc i tak jest bardzo, bardzo zadowalające. Dobra, kończę o sprzęcie, bo się chyba trochę rozgadałem. Trzeba się skupić na łowieniu. Skorzystać z pogody. Bardzo fajnie dzisiaj, naprawdę super. O, siedzi. O, siedzi to coś większego chyba. Albo po prostu w prądzie tak czuć. A krąpik. No i dobrze. Opa. O, troszeczkę większy niż poprzednie.
spokojnie. Proszę. Śmigaj. Ależ uciekł. I tak by dostał wolność, i tak. Po co to uciekać? Dobra, jedziemy dalej. Mam rybkę, tak. Przy ściąganiu wzięła. A nie, to kij. Piękna rybka. Nie wiem, czy kij zaliczać, czy nie zaliczać dzisiaj. Chyba zaliczę. Ale się coś tam tucze. I słuchajcie, wyjazd. Dzisiejszy wyjazd się opłacił. No miałem się zabrać za resztę filmów, ale stwierdziłem, no kurde, no muszę pojechać na ryby. Przez cały weekend nie byłem, więc muszę. No i fajnie. Fajnie, że mi się tak ułożyło, że mogę wyjechać. Córa w przedszkolu. Pozdrawiam przedszkole, jeżeli ogląda, bo chyba czasami ogląda. Tak więc spoko. Gdzie robaki uciekacie? Jedziemy dalej. Tak więc, tak jak mówiłem, przedszkole ogląda. Pozdrawiam Konrada i Katarzynę, właścicieli przedszkola. Zostawcie łapkę w górę. No i pozdrawiam kolegów z pracy oczywiście, którzy też oglądają poza wędkarską bracią. Panowie, tradycyjnie ręka rybą śmierdzi. No i muszę przyznać, co dobrze dobrana wędka pod swoje preferencje, to dobrze dobrana wędka po prostu. I fajnie się łowi, bo jest lekka. Tamta pała, którą mówiłem wcześniej, we wcześniejszych filmach, na które zapraszam, no to naprawdę w porównaniu do tej, to kurczę, nie ma porównania. Nie ma porównania w ogóle. Leciutka, zgrabniutka wędeczka. No. Mamy coś większego. O kurczę, brzana chyba. Chyba brzana. Aj. Nie utrzymałem. Aj. Brzana, widziałem ją, kurczę. O. Ja pierniczę. Ale brzanisko. Masakra, nie dało rady jej utrzymać. Zerwała zestaw. Ja pierniczę. A się ustawiła bokiem do prądu i po wszystkim. Nie dało rady jej wyciągnąć. No cóż. Brzana rządzi się swoimi prawami, ale przynajmniej pierwszy raz w życiu miałem brzanę na kiju. Zawsze chciałem złowić brzanę. Niestety, kurde, ale poszło. Muszę zestaw teraz przewiązać. I co? Połowimy jeszcze chwilkę. Aj, ale szok. Po związaniu zestawu jestem, ale jeszcze nie ochłonąłem. Bo kurczę, zawsze chciałem złowić brzanę, ją widziałem, po prostu miałem ją na kiju. Ja pierniczę. Ja myślałem, że to jest klej. Na początku myślałem w ogóle, że to jest zaczep. Typowe branie brzany. Później myślałem, no gdzie brzana? W życiu brzany nie złowiłem, myślałem, że klenik. A tu buch, kurczę, brzana. Tu dosłownie siedziała. Ja pierniczę. No szkoda. Będę przeżywał dzisiaj, bo widziałem ją tutaj przy tafli. Wyzłocona ładnie, kurczę.
To też ciekawa, ciekawa sytuacja, bo po pierwsze od 16 lat nie miałem brzany na kiju. Od 20 w zasadzie. Od 20 lat nie miałem brzany na kiju, to jest raz. Dwa. Dzisiaj spotkałem tutaj kolegę wędkarza. On na spinning tutaj chciał wejść w miejscówkę. Ja tu niestety stałem i porozmawialiśmy tak z 20 minut może. Pozdrawiam serdecznie, jeśli będzie oglądał. I rozmawialiśmy o brzanach. Skierowałem go na miejscówkę, na brzany fajną, jakby chciał gdzieś tam połowić. I mówiłem, że nie wyciągnąłem brzany, a bardzo bym chciał. I buch. Walnęła dzisiaj. No ale nie wyciągnąłem, niestety. Chciałbym zaliczyć, ale nie mogę. No dobra, ostatni rzut i będziemy się widzieć na podsumowaniu dzisiejszego filmu. Ajajaj, albo jeszcze jeden rzut i będziemy się widzieć na podsumowaniu filmu. O, tak. I słuchajcie, pora na jakieś podsumowanie dzisiejszego, moim zdaniem, udanego dnia. Przetestowałem sobie wędeczkę, przetestowałem sobie kołowrotek, połowiłem troszeczkę rybek, brzana się spięła, czego akurat żałuję i będę żałował jeszcze chyba przez tydzień, ale w końcu miałem brzanę na kiju, nareszcie. Niestety nie udało się jej wyciągnąć i nawet ją widziałem, tak więc super. Będę to jeszcze przeżywał na pewno. Słuchajcie, kijek, jak i cały zestaw połączony z kołowrotkiem, bardzo fajny za te pieniądze. W zasadzie spodziewałem się naprawdę czegoś gorszego, ale fajnie czuć brania na kiju, fajnie czuć rybę na kiju, nawet tą najmniejszą. Kołowrotek też wdzięczny, za kasę poniżej 90 zł, to naprawdę fajny kołowrotek. Jednak, no tak jak mówię, muszę poprawić w nim korbkę, ponieważ tam jest ten czpień nasmarowany i tam się będzie zbierał piach i będzie to chrzęścić, więc jakoś to muszę załatwić, albo to jakoś zaślepić, albo coś. Ale coś sobie wymyślę. Jednak cały zestaw jest naprawdę fajny. Cały zestaw 220 zł bodajże, tak więc moim zdaniem ok. Oczywiście nie jest to jakaś tam reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Sprzęt kupiłem za swoją kasę. A po prostu mówię Wam to, bo dzisiaj udało mi się go przetestować w końcu. Swoje tam na półce przeleżał. I dlatego chcę się z Wami tym podzielić. Jeżeli ktoś szuka takiego taniego sprzętu w miarę na takie spontaniczne wyjazdy nad wodę, na spławik, to myślę, że taki zestaw jest fajny. Tak więc cóż, na dzisiaj tyle. Zapraszam na kolejne filmy. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz. I cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Hej, hej!